Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie pośle. Podwyżka uposażeń nastąpi ze skutkiem od 1 lipca przyszłego roku i będzie wynosić średnio 300 zł. Osiągniemy wskaźnik 2,82. Jeżeli chodzi o stany liczbowe, to te stany liczbowe, jeżeli chodzi o służbę czynną razem ze służbą kandydacką, osiągniemy w zakładanej wielkości blisko 100 tysięcy, dlatego że nie jest tak, że mamy tylko odejście ze służby wojskowej. W tym samym czasie oczywiście mamy uzupełnienie. Tu jest ruch. My nie odbieramy tego, co się dzieje w zakresie tego ruchu kadrowego jako zjawiska pozytywnego, bo chcielibyśmy, żeby te odejścia z wojska były zdecydowanie mniejsze, ale my mamy bardzo duży nabór i zakładane stany będziemy osiągać. Mamy pewne kłopoty, o czym mówiliśmy, jeżeli chodzi o Narodowe Siły Rezerwowe, ale tutaj też mamy dosyć dobre wskaźniki w tej chwili, bo to jest 11,5 tysiąca żołnierzy w Narodowych Siłach Rezerwowych. Sam fakt ruchów kadrowych nie jest zły. Znaczy, w ten sposób zwiększają się zasoby rezerwy. Żołnierze, którzy odchodzą, w szczególności w korpusie szeregowych, odchodzą ze służby czynnej. Składamy im ofertę wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwowych. Oni są wtedy przeszkoleni, oni są bardzo dobrymi żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych. Także samo zjawisko związane z odejściem ze służby nie jest rzeczą nadzwyczajną i złą samą w sobie. Skala, wielkość tego zjawiska w tej chwili nas niepokoi i chcemy zmniejszyć same odejścia. Stany liczbowe, jeżeli chodzi o służbę czynną, będą...